Obudziła się gdzieś między snem a jawą. Patrzyła na wielki las, przez który szło tornado. Czy leciała samolotem, że widziała to jak na dłoni? A może patrzyła z jakiejś innej planety? Jeśli tak, to skąd wiedziała, jak jest w samym sercu tego zjawiska? Obudziła się gdzieś między snem a jawą, pośrodku wielkiego lasu, w samym oku cyklonu. Patrzyła, jak wokół wszystko wiruje w ciemnościach i wciąż zmienia swą postać. Przed jej oczami pojawiały się różne przedmioty, po to, by zaraz zniknąć. Wychodziły z czeluści, jakby chciały przedstawić się jej po kolei. Kto ustalił listę wystąpień na tej scenie mroku? Nie wiedziała. Zatrzymywały się na chwilę w świetle Jupiterów, kłaniały się nisko i znikały w wirze. Przez tą jedną chwilę widziała je tak bardzo wyraźnie, rozpoznawała je wszystkie. Nie rozumiała tego snu, ale czy sny można zrozumieć? Czy umysł umie je pojąć? Czy w ogóle wciąż śniła, czy może znalazła się w jakimś zaczarowanym świecie? W świecie, w którym przedmioty ożywają, a każdy z nich przedstawia jakąś historię. Czy były symbolami? A jeśli tak, to czego? Tego też nie wiedziała. Pozwoliła sobie odczuwać. Odpowiedzi na te wszystkie pytania nagle przestały mieć znaczenie. Nie znała ich. Nic też nie rozumiała. I coraz mniej wiedziała. Czuła jednak, że każdy aktor na tej dziwnej scenie przywołuje wspomnienia. Niektóre tak odległe, dawno zapomniane. Inne świeżutkie, dosłownie sprzed chwili, a każde wspomnienie budziło dawno ukryte i zapomniane emocje. Te świeżutkie, nowo poznane, też chętnie zaglądały do niej. Na widowni w tym dziwnym teatrze co chwilę siadali nowi goście. Strach, radość, żal, uśmiech. Rozczarowanie przyszło, prowadząc za ręce małe łzy, a te niesforne rozbiegły się po policzkach z ciekawością, zaglądając w każdy zakamarek teatru. Patrzyła na to i miała nieodparte wrażenie, że z jednej strony jest częścią tego wszystkiego, a z drugiej, że jej to kompletnie nie dotyczy. Leżała w samym centrum oka cyklonu. Wokół panowała cisza, jakiej dotąd nigdy nie słyszała. Czy ciszę można słyszeć? Przemknęło jej przez myśl, ale szybciutko ją porzuciła. Ona była jak ta cisza, a jednocześnie była jak to tornado, w którym wszystko wirowało. Czuła się, jakby wszystkie te przedmioty były częścią jej samej, a jednocześnie jakby były obce i odległe. Nagle zdała sobie sprawę, że te rzeczy, ci wszyscy aktorzy, prezentują się w świetle jak najpiękniej, by zechciała ich wybrać do kolejnego przedstawienia. Spytała tylko sama siebie, a może przestrzeni wokół, czy to naprawdę ja wybieram aktorów do mojego nowego życia? I spojrzała w górę. Nad nią świeciło piękne słońce, rozgrzewało ją swoimi promieniami. Sama stanęła w świetle życiodajnego Jupitera. Uśmiechnęła się i pomyślała delikatnie, by nie zaburzyć panującej wokół ciszy. Czy siebie wybiorę jako aktora do nowego przedstawienia? Przymknęła oczy i obudziła się gdzieś między snem a jawą. Szła przez długi korytarz, długi, ciemny, niekończący się. Po obu jego stronach, na każdej ze ścian, które wytyczały jego granice, była nieskończona ilość drzwi, zamkniętych, w pierwszej chwili niezauważalnych. Jednak gdy robiła krok w ich kierunku, otwierały się szeroko, wypuszczając z pomieszczeń, do których przed chwilą jeszcze broniły dostępu różne stwory. Jedne straszne, przerażające, inne wesołe i radosne. Niektórym towarzyszyły osoby z jej przeszłości. Inne niosły tylko mgliste wspomnienia. Były też takie, które taszczyły walizki zapomnienia i pustki. I to te podchodziły najbliżej. Łapały za rąbek jej czerwonej spódnicy i prosiły o bilet na samolot do nowego świata. Jedne kłaniały się grzecznie i odchodziły, inne szły obok przez jakąś chwilę, a potem znikały. Miała nieodparte wrażenie, że jest częścią tego wszystkiego, a jednocześnie, że dzieje się to na ekranie przed nią. A może raczej wokół niej? Kino, w jakim nigdy dotąd nie była, seans filmowy, w jakim brała udział jednocześnie siedząc na widowni. Nie czuła strachu. Z ciekawością przyglądała się temu, co dzieje się wokół. Robiła kolejny krok i otwierały się następne drzwi. Korytarz poszerzał się i teraz wyglądał jak wielki hol, na którym panował coraz większy zgiełk i różnorodność. Każde stworzenie przyniosło ze sobą prezent, jaki dla niej przygotowało.
wspomnienia, nadzieje, dawno zapomniane marzenia, rozczarowania, radości małe i wielkie. Każde stworzenie dwoiło się i troiło, by jak najpiękniej zaprezentować przed nią przyniesione dobre. Każde miało nadzieję, że otrzyma zaproszenie do nowej podróży. Każde zapakowało prezent w barwny papier i przewiązało kolorową wstążką, by przykuć jej uwagę. Patrzyła na to i budziły się w niej emocje, te znane i te dawno zapomniane. A im bardziej odczuwała, tym hol wypełniała coraz większa gama kolorów i dźwięków. Teraz wyglądał jak odświętnie przystrojona sala balowa. Zaczęła tańczyć, a z nią wszystkie stwory. Wirowała, a one razem z nią. Wyglądali jak jedna kolorowa postać, postać gotowa do dalszej podróży. W tańcu dotarła do końca do korytarza. Szklane drzwi otworzyły się przed nią bezszelestnie. Niesiona na dźwiękach muzyki, lekko wirując, popłynęła na tonący w kwiatach taras. Obejrzała się na salę wypełnioną kolorowymi tańczącymi stworkami i górę prezentów od nich. Nie wiedziała, jak ma je wszystkie zabrać ze sobą. Było ich tak wiele. Żaden bagaż tego nie pomieści, żaden samolot nie zabierze takiej załogi. A poza tym to sam kłopot podróżować z tak ogromnym bagażem. Czy ktoś może podpowiedzieć, co wziąć w tę nową podróż? Jaki system pozwoli uporać się z tym zadaniem? Zrobić wyliczankę? Posłuchać mądrzejszych i bardziej doświadczonych? Ale tu nikogo nie ma oprócz niej. Jest tu sama. Sama ze stworami, które dla niej przyniosły te podarki. Sama. A może to ona ma wybrać, co zabierze ze sobą, a co zostawi? Nigdy dotąd tego nie robiła. Czy poradzi sobie z tym zadaniem? A co jeśli źle wybierze? A co jeśli źle spakuje bagaż? A co jeśli okaże się, że zapomniała o czymś naprawdę ważnym? Miała ochotę uciec. Tak wiele tych prezentów, wspomnień, doświadczeń i emocji. Co zabrać, by nikomu nie zrobić przykrości? Spojrzała w górę, a po policzku spłynęła łza. Łza wzruszenia i szczęścia. Cichutko szepnęła. Cześć, łysy. Witaj, mój wierny przyjacielu. Radośnie widzieć cię w pełni roześmianego. Ślicznie wyglądasz w tej purpurze. Czy to jakaś szczególna okazja? Zaszumiał wiatr i nie była pewna, czy jej się wydawało, czy naprawdę usłyszała odpowiedź. Ty wiesz. Ty czujesz. Ty obudziła się gdzieś między snem a jawą.